Hej, cześć, siemanko wam. Z tej strony Żuber. Pierwszy odcinek na YouTubie z głosem. Tym razem nie Tyloes, chociaż seria timelapse'owa. Zajmiemy się dzisiaj sianiem i uprawą po kukurydzy i po pszenicy. Także traktory już są przygotowane i lecimy z koksem. Pierwszy fend. Jedziemy uprawiać pole numer 19 gruberem, którego kupiliśmy w poprzednim odcinku timelapse'owym. Napiszcie w komentarzu, jak wam się podoba forma. Po obejrzeniu oczywiście tego odcinka. Czy wolicie timelapse'ową, czy raczej z moim głosem. Tory za mikrofon. Niestety jest to mikrofon, no moim zdaniem słabo nadający się do takich rzeczy, ale sami ocencie. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, nie ma problemu, kupimy, może wy macie jakiś mikrofon, który by spełnił standardy oczekiwania. Napiszcie, to jest dobre, ja się generalnie za bardzo na tym nie znam, możecie pomóc. No, w takim razie. Jakie są mniej więcej plany dalej na tą serię? Tak jak jest w opisie, naszym celem jest, żeby zdobyć wszystkie pola. Tak też. Raczej z maszyn podejrzewam, że nie będziemy nic kupywać. To najwyżej siewnik duży do Deutscha, ewentualnie do klasa. A dalej pola. Myślę, że pole numer 29 w pierwszej kolejności tutaj może być zakupem. Ewentualnie pole 11 i zajmowanie się owcami, tak? Zobaczymy, jak to wyjdzie z tym. Podejrzewam, że pole numer 20. Tak? 22. Lecimy tutaj z sianiem. Ten siewnik już na tym etapie rozgrywki moim zdaniem już jest zbyt wąski. Przydałoby się po pierwsze szerszy, po drugie od razu z aplikacją nawozu. Bo po tym trzeba niestety, ale dawać nawóz. Oj, krzywo. Odjechałem. Ten klas jest z modyfikacji. Bardzo fajnie się spróbuje do transportu, do wożenia i innych takich, ale do uprawy jest średni. Fajnie przyspiesza. Fajną ma moc. Tylko, że właśnie przy tym nawracaniu są problemy. Jednak z nim. I też zauważyłem, że jak się go ustawi na pracowniku, to pracownik często lubi zahaczyć jakieś drzewo, gdzie z tamtym fendem nie było żadnego problemu, jeżeli współpracował z tym siewnikiem. Tam pracownicy nam robią, głęboszują, tak, bo mamy w ustawieniach, żeby pole wymaga orki. Zmieniłem to, bo w początkowych fazach było to bez. Stwierdziłem, że seria zbyt szybko się zakończy, jeżeli będą takie dalej ustawienia. Zobaczymy. Myślę, że to zostawię. Myślę, że to większego problemu nie sprawi. Tym bardziej, że mamy właśnie głębosze z dodatku platinium, które zastępują orkę. Strasznie wąski jest ten siewnik. Kurde omin, ale niedużo. Lecimy dalej, nie ma co tam mieć. Kończę to pole. Stawię na polu numer 14. I zajmę się głęboszowaniem. Tak, w tym momencie pole numer 9 jest uprawione, ale nie jest posiane.
Jedyne pole, które jest posiane, to 12, a jeszcze wygłęboszowane, uprawione. Jest tutaj te obok. Sporo do pracy. O, chciałem jeszcze was zapytać, co byście chcieli zobaczyć w kolejnych odcinkach. Na ten moment, tak jak widzicie, sieję tutaj pszenicę na tym polu i pszenica jest już posiana na polu 16 i będzie... Przepraszam. Na 14. Dlaczego? A, bo tu była wcześniej kukurydza. Jak pamiętacie. Pierwsze, także kukurydzy na ten moment nie będziemy tutaj siać, a jest blisko stodoły, także słomę od razu sprzedam. Będzie blisko mi wozić z tych pól. No, zbierający jest naprawdę szybko. A może tym razem wozić słomę już zprasowaną? Może. Może, może. Jeżeli mi uda się znaleźć jakiegoś fajnego moda do prasy, bo już pracowałem z tą belówką. Wspomnę wam. Belówką marki Neff Holland, tak? Tą kostkarką. I już tak powiem wam, że tak średnio, no. Już tyle razy nią prasowałem. Jeżeli znajdziecie jakiś fajny mod, to będziemy belować. Będzie coś też innego. Będziemy musieli zwieść to. Najprawdopodobniej turem. Bo tą przyczepą jest szybko. Ale to jest za dobre. Za szybko to będzie. Też chciałbym coś pokazać fajnego. A takie zwożenie tą przyczepą jest... No co, podjeżdża się i się samo ładuje, tak? Kura w takim przypadku pewnie byśmy założyli do pęda. Ale też ten pęd z nami już od początku serii już swoje przeżył, także nie wiem, czy nie będzie trzeba go wymienić za jakiś czas. Zobaczymy. Z maszyn też tak myślałem sobie, że jedyne co by się nam przydało, to jeszcze jeden ciągnik do nawozów. Ale to, jeżeli kupię sobie siewnik, ten z aplikatorem nawozu, to raczej nie. A to chyba nastąpi, bo ten siewnik jest bardzo wąski. Czy jak na początkowy etap gry jest moim zdaniem najbardziej optymalną wersją. Tak jak widzieliście w pierwszym odcinku. Kupiliśmy go. Sprawdzał się super, bo właśnie nie trzeba dodatkowo ziemi uprawiać nim. Jest szeroki i z takim właśnie fendem, który jest dosyć tani, można fajnie sobie tutaj na początku popracować. Dobra, ustawię teraz pracownika i dla odmiany może weźmiemy tego Deutsche. Kupiliśmy go ostatnio, bo już tak szczerze powiem wam, że byłem trochę już było późno. Już też na spontanicznie kupiłem pole 23, bo były fundusze i nie było czym za bardzo zwieść słomy. A lubię tego Deutsche'a. W serii, przepraszam, w wersji Warrior wygląda zarąbiście, bo jest czarny. Ktoś skończy? A, tutaj będę. Dobra, sprawdzę jedną rzecz, czy tutaj nie posiął. Bardzo dobrze. Także jedziemy na następne pole. A, może właśnie tutaj zrobię... Dobra, tutaj zrobię głęboszowanie, tylko bez zasiewu, bo ten... Z tego, co się dowiedziałem, to ten siewnik ma... Znaczy, ten głębosz ma w sobie siewnik, tak? Ale powiem wam, że ciężko się ustawia pracownika, żeby siał. I to tak średnio wychodzi. Będziemy go używać. Kupiłem dwa. Jeden taki, drugi taki. Mam trzy traktory. A pole mamy sporo, także na jednego głębosza myślę, że to by było za wolno. Praca by trwała.
się robi. Fajnie. Jeszcze nie wiem wam, jakie odcinki nagrywać. W sensie długość ich. Wierzyłem, że one będą trwały około pół godziny. Nie wiem, wszyscy nagrywają około pół godziny. Także ja nie będę gorszy. Chyba, że dajcie inne, dajcie znać. Może wolicie dalej, żebym nagrywał te timelapsy. Jak tam bym się ogląda. Zobaczymy. Tym razem coś innego. Trzeba szukać kanał świeży. Ja też nigdy wcześniej nagrywałem. To jest mój pierwszy kanał. I zobaczymy. A, też chciałem się was jedną rzecz zapytać. I też, o, potraktujmy ten film jako taki może informacyjny, tak? Dla mnie i dla was. Jakie gry oprócz farminga jeszcze byście chcieli? Czym się interesujecie? Jaką grę chcielibyście zobaczyć u mnie? Czy to jako timeless, czy to jako zwykły odcinek pogadankowy? A jeżeli pogadankowy, to o czym mielibyśmy rozmawiać, bo taki serii właśnie jak farming. Mamy sporo czasu. Po polu się jeździ w koło, także mógłbym się wypowiedzieć na jakiś temat, na jaki was interesuje. Powiem wam, ten pęd tego głąboszy jest taki akurat. On jest mały, ale on sporo mocy ma. I tutaj tak skos robię. Też szybko idzie. To już będzie, jeżeli chodzi o głęboszowanie, przedostatnie pole. Mamy jeszcze jedno. Pole numer 23. Ono będzie jeszcze wymagało uprawienia. I tak myślę sobie, chyba właśnie puszę się na siewnik. Chociaż nie wiem. Mamy 182 tysiące. Jest to dosyć sporo. Taki siewnik. Ten kosztuje generalnie. Siewnik, siewnik. Chciałem kupić siewnik. Marki. O, tu jest Horst z tego. Mój z Platiniuma. Sztara. Sztara, nie wiem jak to. On ma szerokość 14,4, ten ma 12, a myślałem o tym Horszu 9-metrowym. 14,4, kurde, on był ogromny. Właśnie nie wiem. Chyba raczej tego Horsza. Ten i ten jest, ma wymagania 420 koni. Ten klas, którego posiadam, 445. Czyli byłby akurat. Zostawiłbym sobie tamtego, żeby siać na mniejszych polach, bo tamten byłby na pewno zbyt duży. I na razie nie będę go... O kurde, o mnie. Dobra, nie jest niby duży. I na razie go nie kupię, bo po pierwsze nie mam pieniędzy, a po drugie myślę, że już ten zasiew zrobimy tamtym starym. Jeżeli zbierzemy, to zostaną się pieniążki po zakupie następnego pola. Wtedy zastanowimy się. Ktoś skończył pracę. A chwilę ustawię tutaj pomocnika. O, tutaj. A, zrobiłeś gościu tutaj. Do boka. Dobra, skończymy tutaj. Bardzo fajnie jest ten Deutsch. Kurde, podoba mi się. Można było takim jeździć. Jak to jest? O kurde. Dobra, będzie zoom in. Robi to większe różnice, to przecież będzie tylko 10%, tak? Do wydajności. Także to nie jest duży problem. Ja tutaj ustawię pracownika. Znaczy tamte pole. Zacząłem strasznie krzywo. Także tutaj
będę musiał skończyć. Tak, tak jak mówiłem, na polu 15, 14 i 12. Będziemy mieli pszenicę, a na pozostałych zasieje z szosoju lub rzepę. Dlaczego? Są trochę dalej na te przyczepy, które mam. W razie zostawię, a one nie są zbyt duże, dlatego to złożenie jest takie średnie. I teraz trzeba było zastanowić się nad przyczepami. A, i kombajn. Kurczę, mamy tych inwestycji. W sumie kombajn chyba byłby najlepszy z tego wszystkiego. Na ten moment jeszcze przed żniwami. Ja dosyć dawno nagrywałem ostatni odcinek. Także nie pamiętam, czy my coś mamy w silosach paszowych. Mamy pszenicę. Na razie ceny nie ma, ale jeżeli będzie, to od razu sprzedamy. Będziemy tutaj chyba kupywać kombajn. Myślałem też o nagrywaniu z serii z 19. Powiem wam szczerze, że jeszcze nie zakupiłem jej, chociaż jest dawno po premierze. Na razie gram w 19 i powiem wam, że nie widzę dużych różnic, jeżeli chodzi 19, 17 pewnie teraz. Ci, co grają 19, wiedzą, że naprawdę tutaj sporo jest innych rzeczy. Jeżeli chodzi o to, to moim zdaniem, jeżeli chodzi o mechanikę, to wiele się nie zmienia. Dodali uprawy i dodali hodowlę. Hodowli konie i trochę inaczej się posługuje z kurczykami. Tutaj też jest kurnik, ale tam to wygląda nieco inaczej. No a z upraw to jest owies i bawełna bodajże, nie pamiętam do której. Ale tych upraw naprawdę nieco tam przybyło. Nic przełomowego. Chociaż w sumie pomiędzy 15 a 17 to też tak było, a jednak gram 17. Wydaje mi się, że właśnie chyba 15 to była taka najbardziej z przełomowych. 13 to, jak popatrzę czasami na YouTubie, jak ludzie grają, to wygląda jak całkiem właśnie już stara gra, no jak 12 roku, tak? Czy nie jak stary, jak z 12 roku wygląda. No 17 na razie nam się starzeje całkiem dobrze. Nadal można się świetnie bawić przy niej. Przynajmniej to ja tak uważam. Jeżeli chodzi właśnie o zabawę, to też powiedzcie mi jedną rzecz. Tak cały czas was proszę, żebyście coś napisali, powiedzieli. Nie to, że ja tam mówię, żebyście komentarze pisali, ojejku, bo zasięgi. No, też zasięgi, ale chciałbym trochę od was rzeczy się dowiedzieć, jakbyście widzieli, bo chciałbym z wami budować, tak, ten kanał. Chciałbym, żebyście mi powiedzieli, czy byście chcieli zobaczyć serię z... O, przystory, łupo to. Czy chcielibyście zobaczyć serię z polskiej wioski? Ja tam trochę grałem na polskich wioskach. Nawet fajnie było. Także napiszcie. Jestem ciekaw. Co wy na to? Tutaj, jak my to zrobimy? Myślę, że on niech sobie z tamtej strony robi. Ja tutaj będę oporowo walił. Może tego klina powinienem zrobić? No, tyle zrobiłem. Powinienem. Dobra, już nieważne, robimy. Jakoś będzie. Ale powinienem tak wyrównać, żeby ja przerobił tego klina, a on... A on niech robi na wprost.
pasować. Kurde, fajnie by było. Właśnie chcę kupić tamto pole przed nami i je połączyć. Było całkiem duże pole. Można by było tutaj podziałać fajnie. Być dużo kukurydzy czy coś. A, i dlaczego właśnie też chciałbym... Chciałbym powiedzieć, dlaczego też chciałbym, żeby właśnie taki challenge zrobić, te wszystkie pola. Chciałbym zrobić multiplayera, żeby się wszyscy razem tutaj, jeżeli ktoś by chciał, kupiłem wszystkie pola i żeby posiać, a później skosić na kiszonkę z tych wszystkich pól, pozwozić na biogazownię. Tak, jedną wielką kiszonkę zrobić. Kto by chciał? Byśmy tak sobie właśnie zrobili. Oczywiście to by było nagrane, byłoby na odcinku. Taka gruba akcja. Ale nie wybiegajmy za dużo. Przyszłość to jeszcze nastąpi. Chociaż powiem wam, że ta seria szybko się toczy. Już mamy dosyć sporo pula, a to będzie przybywać tylko i wyłącznie szybciej. Też większość pól kupimy po taniości, bo na początku miałem taki plan, żeby zarabiać właśnie pieniądze poprzez to, żeby robić zlecenia na polach, co obniży wartość działki. A właśnie, w 19 co jeszcze wprowadzono? Działki, że nie kupujemy właśnie pól kolanych. No to akurat mi się podoba, to jest fajne. No i też jedna z moich ulubionych marek, jeżeli chodzi o maszyny rolnicze, Klas. W końcu pojawi się. Nie wiem, czy słyszeliście właśnie, że w wersji Platinum mam być DLC z klasami. Wiadomo, jak się rozgrywa to. Pewnie czekali na odpowiednią propozycję, żeby te maszyny dodać. Tutaj jeszcze są. A, zajęcie mi to zrobię. Cyk. Tutaj jeszcze resztkę buraczków. Tam sobie radzi. Strasko została już posiana. Także lecimy dalej. Tutaj mamy posiane, tutaj mamy posiane. Także lecimy dalej. Nie wiem, czy powinienem tego klasa tutaj czepić do tego, bo on ma zbyt dużo koni, a nie jest zbyt niezbędny. A tutaj jednak na siew zejdzie mi najwięcej czasu. Idziemy tutaj na to wąskie pole. Wiem to wąskie pole, bo kurczę, fajnie się mi podoba. Jest długie do takich sprzętów, które mam, jest idealne. A tym bardziej, że jeżeli kupimy 13 i te tamte duże pole, to będzie się bardzo fajnie komponował. Myślę, że tutaj zrobimy tamtego klina. Nie będę... O kurde. Stop. Nie składa się. Nie będziemy siali, raczej zostawimy to dla pracowników. A sami porobimy jeszcze trochę zleceń, bo tych pieniędzy nie jest zbyt dużo. I te ceny są fajne, ale jeszcze nie są na tyle fajne, żeby te pola tak masowo kupować. Chciałbym tutaj pocisnąć na polu numer 22. Bo właśnie w pierwszej kolejności chciałbym to je zakupić. Tutaj fajnie jest, by było tak przy wszystkich innych. Robię tego klina i resztę zostawię tutaj do naszych kumpli. Żeby równo to wyprowadzić. Marka Sztara. Tego głębosza. Mnie to zastanawia właśnie. Nigdy wcześniej nie słyszałem o niej. Podejrzewam, że to jest jakaś marka czy z Australii, czy z Ameryki. Nie wiem, nie kojarzę, bo na polach w Polsce na pewno nie jest spotykana. Taki głębosz od razu z siewnikiem. Raczej głębosz ma tylko ewentualnie jakąś włókę, albo właśnie te
to nazwać? Pałki. I to jest wszystko. A tu głębosz. To jest talerzówka, głębosz. Siewnik. Kurde, to jakiś kombos, naprawdę. Właśnie są tutaj. Myślę, że to na jakieś pola. Na pewno nie europejskie. Cóż. Ale pasuje, bo to generalnie mapa jest amerykańska. Chociaż maszyny raczej europejskie. Plus, Fendt, Deutsch. Tutaj patrzę, że krzywo trochę pojechaliśmy, ale to trzeba wyrównać dla tamtego naszego dziumeczka. Kurde, jeszcze trochę się zostało nam jednak tego wszystkiego do posiania. No dobra, tam niech sobie sieje. W tym wąskim pasku. Ja już tutaj odprowadzę. Ojcza. A, już wiem co zrobię nim. Będę chciał nim siać nawozy. Bo nie mamy posianych. Etapy nawożenia mam ustawione na jedynkę. Żeby było, że raz się posieje i już nie trzeba więcej. Nie wiem. Moim zdaniem jest to ok. Chociaż rozgrywka się ułatwia w sposób naprawdę duży. Myślę, że można by było zmienić ten trójkę, chociaż nie będę zmienił w połowie serii. Tak zmieniłem orkę. Wyjdzie, że kurczę, na początku się sobie ułatwiałem zbytnio. Ustawić w miarę równo. Tutaj ten siewnik do kukurydzy. Braków. Trzeba został ustawiony. Niech stoi. Czeka na lepszy czas. Myślę, że można by było też... i kuraczką może kiedyś. Ale to w przyszłości. W razie mamy co robić. Sporo jest rzeczy. I cyk. Ten właśnie siewnik. Dałem właśnie prosto z tego z farminga. Wszystkie prawie. No wszystkie mam modyfikacje z farminga. Nie wgrywałem żadnych, nie ściągałem takich nieoficjalnych. Ten siewnik też moim zdaniem jest tak dobry. Może zbiornik nie jest akurat. O, malutki, ale to nic. Szeroko bierze i ma dosyć duży zbiornik. Kupiłem go na początku, to on moim zdaniem spełniał tą rolę wyśmienicie. Teraz, jeżeli kupimy nawet ten siewnik, to nie będziemy mieli tak dużo do siania nawozów. Myślę, że to jest gdzie zasiane, to posiejemy nawozy. To się zrobimy zleconko. Tam już zaczęło rosnąć. Kurde, też mój błąd, bo zwyczaj, jeżeli chodzi o odcinki z sianiem i w ogóle, to wyłączam ten wzrost, żeby mi nie rosło w ostatnim. Zapomniałem tego zrobić. Ale to już trudno. Nie widzicie tego. I też właśnie staram się, żeby wszystko wyglądało jak najbardziej realnie, żeby tam, nie wiem, nie pchać się, przepuszczać. Już kierunki to sobie daruję, tak? Sady. Ale staram się zwalniać przed zakrętami wszystko. Te miary jest realna. Pamiętam, jak byłem młodszy, grałem w farmingi, to jeździłem przez góry i w ogóle. Na przykład tutaj, jak po lewej stronie, to trzema przyczepami spiętymi, też właśnie się strzepiało przyczepy i się zasuwało. I tak jedzie. O! Pomocnik M zakończył. Podejrzewam, to jest ten pan, który głęboszował. Wywodzimy go. Gospodarstwo. Myjemy siewnik i schowamy, a w tym czasie
Pracownik, najwyżej nam posieje ten kawałeczek. Martu pole też wąskie jest fajne, bo akurat ten chorsz łapie. Powinien być raczej wąski koła niż takie szerokie, jak mam w tym momencie. O, opało. Się przeniesiemy. Ten Deutsch chyba na dzisiaj wykonał swoją pracę. W sumie nie wiem, czy się opłaca przypinać go na sianie, bo zostaną się 16, 19, 24, to nie są jakieś tam turbo duże pole. Tutaj, co mówiłem wcześniej, że realnie i tak, ale realnie nic nie jedzie. Także środkiem sobie zasuwam, tak? Co mam łapać? Tyk, umyjemy sobie. A i 4 tony. Dosyć sporo. Dobrze. Nie wiem, ja nigdy nie jeździłem z żadnym obciążnikiem, z żadnym traktorem. Nie wiem, to wygląda. W ogóle z żadnym przednim tuzem nie jeździłem. Dobra, w Polsce wygląda. 60-tki, 30-tki. Jak ktoś ma dużego Ursusa, to już jest max. Ewentualnie jakieś New Holandy też występują, ale nie to, że z przednim tuzem. Nie wiem, tutaj fajnie mamy. Środkowy przeznaczę właśnie na takie. Przeznaczę sobie na takie czyny uprawne. Mam kultywator. Kultywator generalnie tylko kupiliśmy, żeby zasieć gryzę. Teraz możemy tu chodzić. Kolego będzie kończył. To skończymy, pojedziemy na te polskie pole. Tak jak mówiłem, objedziemy raz. No to się mieści. Mocnika zakończył. Jak to zakończyłeś? Które to buka? Pewnie tamten, bo tamten jest R. Dobra, nieważne. Pewnie o takiego chodziło. Który teraz jeżdżę. Nie łapnąłem. Skończyliśmy w końcu tutaj. Możemy i jazda. Nic nie jedzie, jakośka. W sumie tutaj ustawimy sobie pracownika. Tak zrobię. Ustawimy pracownika. Kurde, nie ma. Mamy ślady. Pracownika. Tę klasę. Jedziemy na następne pole, niech robi. Też konsumerka zbierze. Ale pracownik mam ustawiony, że kupuje. Robię sam nasiono. A po zakończonych pracach pojedziemy i tak na pewno jeszcze. Dał zbiornik tutaj. Kurde, te pole 13 też by było dobre, tylko że... Dla pracowników nie jest dobre, bo jest pod skosem. A ja niestety gram singlowo. Nie gram tutaj z kimś. Chociaż, jakby się trafiła ekipa. Już jakaś 3-4 osoby. Nie, prędzej 3-4 osoby to by było zbyt dużo. Jakby się trafiły 3 osoby. A ja tam posiałem też... Pszenica, to miała być soja. O kurde.
Dobra, to tutaj będzie sobie. Dałem nie będzie pszenicy. A w sumie tam była kukurydza, także jest podozmian zachowany. Nie wydarzyło się nic strasznego. Dobra. Robimy sobie. To tutaj jest leconko. Co my tu mamy? Kombo. Złożenie. Najwice. Kurde, ten jest fajny. Fajnie się robi. Właśnie tym. Tą beczką. Super się robi. A też. A czekaj. Może inaczej. To pole jest takie bardziej wzdłuż. Czemu tutaj się właśnie zaczyna i śmiesznie. My zaczniemy inaczej niż gra na polecach. Chociaż moglibyśmy, można po prostu jeździć dookoła. Zaczniemy od dłuższego pola. Od dłuższego bloku. Kurde, ale to szeroki ma. Rozstaw. 30 tysięcy litrów. Kurde, no. Realia. Takie jak ja znam. To dosyć sporo. Będziemy robić trochę tak. O. By szybciej było. Nie wiem, ale to raczej są już takie beczki, że one są same do rozlewania, że nimi się pewnie... No się? O, się wyminę. O, naklikałem, kurczę. Dobrze. Włączamy. Włączamy. Mi się dowodzi... A, zgubiłem wątek. To są takie, że... Nimi się tylko rozlewa, a pewnie dowozi się oddzielnie innymi beczkami. Dlatego tak to by wyglądało. Tam to nie u nas. Między w Niemczech. Gdzieś tam. Ta automatyzacja jest w dużo, dużo wyższym poziomie. Czemu mogę robić w sumie dookoła? No, mogę dookoła robić. A, już trudno. Nie pojadę dookoła. Kurde, znowu ominę. Ale to na zleceniach nie ma żadnego znaczenia. Jak mi zaliczy. Sąsiad wyboczy. Zapomniałem też sprawdzić, ile by mnie to pola kosztowało. W sumie jakbym tutaj zleceniami sobie sam uprawił, żebym dostał za to pieniądze i bym później jeszcze mógł kupić w sumie zarobionymi pieniędzmi na tych zleceniach. No to czemu miałbym ich? Zobaczymy, jak tutaj będzie uprawa w sumie. Co tu sąsiad będzie chciał posadzić, czy posiać. Co tutaj jeszcze? Ten eksperyment ma jeszcze tego posiania. Nie wiem. W sumie też nie wiem, czy właśnie nagrywać... Jeżeli miałbym nagrywać tak jak teraz właśnie ten odcinek, to czy... siać wszystko na jednym odcinku, czy po prostu wam pokazać, hej, sieję, tutaj to będzie, to tamto tu będzie i tak dalej. I po prostu poza odcinkiem sobie tam dosiać. Jakbyście to widzieli, jakbyście chcieli, żeby to wyglądało. No. W sumie też pytanie, czy to jest w porządku, że ja tak dużo zatrudniam pracowników. Czy nie powinienem sam tego robić. Gdybym szybciej pomyślał o jakichś większych maszynach. Dzisiaj tak właśnie miałem w planie nagrać ten odcinek i oglądałem właśnie tych youtuberów, których oglądam pierwsze odcinki, jak oni właśnie zaczynali, co, o czym oni mówili, co oni ten. I tak już nic nie pamiętam i tak po swojemu robię. Także na nic się zdało, ale okej, okay. To będzie mój kanał. Nie, co by nasz? Bo my, jako społeczność, bym budował jego. Chciałbym właśnie, żeby tutaj była jakaś, zbudowała się jakaś społeczność wkoło tego kanału. Ale to daleka droga. Na ten moment 24 suby.
twardu, powiem wam. Dobry? Chociaż podejrzewałem, że trochę szybciej to pójdzie. Myślałem, że to dużo, dużo prostsza sprawa. Pewnie nie jeden z was próbował, albo próbuje też coś podobnego robić. To wie, o co chodzi. Kurde, w sumie. YouTuber? Dzisiejsze czasy. Tam jest wymarzony. Siedzisz przed kompem. Nagrywasz filmiki. Chwila, moment. Kasa wpływa. Dobra, skończyliśmy. Kurde, to mam na full. Tego z jego zaufania. 188 tysięcy. Niedużo, no brakuje. Żadnej misji nie masz. Dobra, to zaczekamy. Dobra, ty tutaj już rozsiałeś, to podjedziemy tobą dalej. Żebym miał więcej pieniędzy. Kupił właśnie jednak ten siewnik teraz. To chyba kupił. Te siewy długo zajmują. Chociaż teraz siej i myślę, że długo zajmują. A za chwilę będę kosił. Za chwilę. No jak urośnie, będę kosił i powiem, kurde, by się kompień przydał. W sumie za te pieniądze, które mam. Co ja mógłbym kupić? Fajnie. Nieduży. Bizon. Kurde, ten 46 tysięcy, ale to jest modyfikacji, także ten jest trochę oszukańczy. 46 tysięcy, on jest tańszy od Bizona, super. Nie ma żadnych opcji. O, Bizon. On jest w dodatku Platinum. Ten Bizon jakby coś... byście chcieli. Ja bym... bywał. To oczywiście tego. 413, ale to zobaczymy. Zobaczymy, jak mnie najdzie. Róbmy spontane. Zobaczymy, jak mnie najdzie po żniwach. Wtedy będzie gotówka. Jak sprzedamy plony, fajnie by było, jakby właśnie cena pszenicy poskoczyła i cena słomy. Wtedy by jednak tych pieniążków trochę wpadło, bo mam trochę mam w spichlerzu. Będzie nawracał? Ja mój środek chciał już robić. Odechciała. A to łobuz. Czemu tak, że to ustawimy? Myślę, że dwa razy. Zanim raz tutaj przyjadę, to on sobie już tam dokończy. Za wąsko, nie wiem, czy nie wziąłem. Wyrobił. Chyba nie będzie potrafił znowu tam nawrócić. Jednak mogłem sam to zrobić. No dobra, trudno. Myślałem, że trochę jemu szybciej pójdzie, ewentualnie i wolniej. Chodź tu, czekaj. Kurde, gonię cię. Tylko w flocie wsiąść. Kurde, ale... Jak nasza postać jest, nie wiem, Usainem Boltem. Biegnie 20 na godzinę. Włączamy. Ziomeczka. Będę już usiąść chwilę tu na z boku. Ja tutaj będę kończył za ciebie. To już chyba skończy nam. Bo w sumie ma przejazd tutaj i z powrotem, tak? To go ustawimy. Janusz dalej. Jak nawróci, podjedzie, to my też zaczniemy. Nie mogą pszenicę posieć tamtym. To mnie trochę mniej roboty. Ależ tak. Patrzmy, czy cena. Cena nie idzie do góry tutaj w ogóle. 36 tysięcy mamy. 7 tysięcy jęczmienia, ale to zbytnie się nie opłaca. Wieś tyle, takiej ilości. Dobra. Mamy tutaj. No i jazda. Że tutaj tego domeczka ustawimy. Na następnym polu zrobimy jakieś znowu szybkie zleconko. Troszkę by się przydało. Kurde, wymyślałem inwestycji.
myślałem inwestycja. Pieniędzy mało. Niby 185 tysięcy dolarów. Euro, przepraszam. 185 tysięcy euro. Nie jest mało. Ale na te inwestycje to sobie pomyślałem. To cały. Cały nic. No. Dobra. Save. Gościu. Nazwiemy go gościu. Może jakieś tu małe pole, także nie będę tutaj. Tu mam buraka cukrowego, pewnie będą mi kazali coś tu z nim. A, nie chcę. To długo zajmuje. Tutaj mamy już full zaufania, to nie ma co chyba tutaj tryhardować. Chciałbym też kupić to pole. Bo te i te pole. Jakby złączyć w takie o coś. To by było też gest. Co my tutaj mamy? Koszenie. 211 tysięcy. Właśnie, powiedz mi. Nie, to za... Za długo by mi zeszło, bo on tutaj... Chwila, moment i on tutaj to zrobi. Żeby jakiegoś malutkiego pola. No, powiedzmy. Czemu nie? Chociaż też będzie się długo robić, bo to nie jest takie małe. Tu wąsko ten... Teczkobus jednak. Zajek. Masy kiedyś, bo się teraz. Słyszałem, ludzie narzekają. Te Maseje. Niby kiedyś premium traktor. Chociaż na wszystko się narzeka. Nie wiem, sobie trzeba było kupić, żeby nie narzekać. Zawsze komuś coś tam będzie. Się stanie, coś nie pasuje. Tu mam ominek, ale dobra. Nie, to kwasko on nie bierze. O teraz. Ciężko ustawić te właśnie beczkowozy, żeby one fajnie nowe. Fajne jest w tych mapach właśnie. Jedna rzecz mnie wkurzała w tych właśnie modowych mapach. Chociaż to jest fajnie, bo jest realistyczne, tak? Że tam nie ma gdzie nawrócić. Tam trzeba robić uprzeczniaki, w ogóle. A tutaj cyk. Poza polem sobie nawraca. Nie wiem, co to by musiało być, żeby właśnie marnować tyle ziemi, żeby z nim uprawić, tak? Karol dla Pawlaka na dwa palce się worał, by był problem, a tutaj... Kurczę, w sumie ta jedynka też by była niezła. Dobra jest. Ale daleko. Na razie. Właśnie myślę sobie, że czy właśnie nie zrobić takiej rzeczy, że będę miał kombajn drugi, żeby właśnie zacząć od takiej jedynki i szóstki, żeby ten jeden kombajn tutaj kosił, wysłać jeden zestaw z przyczepami, niech sobie by kosił, a tutaj drugim najwyżej kosić przy tym, przy gospodarce. Jakiś tam plan jest na ten rozwój, ale kurde, tak teraz w sumie głupio się czuję. Gadam jakieś już, o kurde, 50 minut, miał być 30-minutowy odcinek. Wyszło 10 prawie. Siejemy do końca już. Co właśnie chciałem powiedzieć. Kurde. Siedzę sam sobie w domu i gadam do monitora. Dziwne uczucie, strasznie. Nie wiem, śmiesznie. Timelapse to sobie po prostu siedzę, nagrywam coś tam. Ktoś przyjdzie, rozmawiam, tak. Tak później przecież dzień tam podłożony i w ogóle piosenki jakieś pod tego podłożone. Także dźwięku nie słychać. Zresztą mikrofon tak podpięty. Nie nagrywałem dźwięku w ogóle nigdy wcześniej. Chciałem już właśnie po mikrofon jakiś kupić, ale nie znam się, nie wiedziałem jaki kupić. Nie wiem, drogi, a słaby. Ale sprawdziłem, patrzę. Ten, który mam przy słuchawkach, używam go. Teamspeaka, czy do Skype'a, czy to właśnie do CS, bo też CS czasami mi się zdarza jak pograć,
Znaczy, nagrałem swój głos, jest w miarę, ale sami też ocencie, bo też nie wiem, jak to będzie wyglądało po kompresji YouTube'a. Jak ja na przykład nagrywam, wcześniej tamte timelapse nagrywałem, one wyglądały po prostu ok. Jak nagrywałem je w HD, grałem generalnie w Full HD, ale nagrywam w HD. Mam dosyć słaby procesor, o, skończyli. Jak to się dzieje? To się dzieje, tak? To się dzieje. Zaraz kończę. A, co ja miałem... Muszę jeździć. Co ja miałem powiedzieć? A, nagrywam w HD, gram w Full HD. I te filmy wyglądają po prostu dosyć dobrze. Po nagraniu, po zrenderowaniu, po przetworzeniu, po wszystkim. Ok, wyglądają. YouTube co z nimi robi? Wyrzuca ziarno i w ogóle jakieś śmieszne rzeczy. Nie wiem, o co chodzi. Może wy coś podpowiecie, jeżeli ktoś nam się zna na takich rzeczach. Dobra, ziomek, jazda. Wyłączę to sobie, sam skończę. Dobra, i tak to chyba nie łapnę. Zanim się przejechać. Kurde, wyszedł godzinny odcinek. Nie wiesz, pierwszy mój odcinek na YouTubie. Cię zapomniałem, godzinę gadałem. Jeszcze nie mam czegoś takiego, żeby właśnie sobie przystopować. Kurde, może tego nasiona to sobie tutaj. A gdzie ty jedziesz, gościu? No. Gdzie? Bo mnie nawozą. Ja ci dam. Teraz skończymy te 23 siać. Siejemy nawozy. Proszę. O. O. Chciałem wyłączyć. Wyłączyć. Ty chyba mam jeszcze trochę ziarna. To co mam dosypię, wystarczy. O, ale się robiłem tylko co. Kurde, tak słabo zwrotny jest ten klas. No, przyspieszenie ma dosyć. Kurde, ci nie złamałem. Jeszcze raz. Ej, to mało było. Dobra, będzie musiał starczyć. Dobra, i tak dokupuję. On będzie większej rzeczy robił, a nam wystarczy. My go wyślemy, a my zrobimy zlecenie. Może właśnie zamiast tamtego dużego pola, tak już patrzę długofalowo, bo w okolicy już mam raczej wszystko na full. Nie wiem, czy zachwycimy pole numer 20. Ono jest tutaj w okolicy. Zobaczymy pole numer 20, żeby tutaj trochę tej reputacji nabudować. Zostawiamy. Leć. A, to pewnie... Wartość nominalna 600 tysięcy. 11 tysięcy zarobku. O, mamy tutaj. Ale... O, mam do was pytanie też, bo nie wiem jednej rzeczy. Czy ta reputacja to jest do pola? Czy to jest do ziomeczka? Że załóżmy, jeden ziomeczek ma dużo pól. To czy mógłbym sobie, załóżmy, tą reputację wbić na mniejszych polach? Załóżmy, że mam hajs. Reputację wrzucam na mniejszych polach mu. Robię. No później kupuję duże. Tego samego. No ciekawe, ja tego nigdy właśnie nie sprawdzałem. Teraz sobie tak trochę. No, włącza się. O. Idź. Idź, replay. To wiesz czego to. A, też tak sobie... No nie wiem czy... A, powiem. Też tak sobie pomyślałem, bo tak zastanawiałem się do ostatniej chwili, czy taki właśnie odcinek nagrywać, ale sobie pomyślałem. Nagram. Jeżeli będę niezadowolony, to wyciszę i będzie z tego timelapse, ale... Chyba będzie w takiej formie. O, to jest dosyć spore pole.
Te polo warto by było kupić. Ale ono kosztuje 600 tysięcy. No i też musi mieć większe maszyny. Bo jak teraz sieje tamte pola, a zanim ten posiął, to naprawdę trochę czasu minęło. No ale w sumie byłoby ok, bym sobie ustawił tu ziomeczka. Meczek by sobie robił. A ja sobie jeździł z pola na pole i przerzucił, tak? Ale moment. Bo to pewnie taki omin mały na takim dużym polu nie zrobi żadnego znaczenia. Procentowy udział mamy w zlecenie, tak? Że... Tak pewnie. Jeden przejazd będę mniej robił. Ależ to jest sporo. A tu była fajna akcja kiszonka właśnie na multi. Było dosyć spoko. Czy włączy ten pomód? Alce bolo, klawiaturę marnuje. Nie wiem, robić dookoła? Dobra, idziemy dookoła. Pobocze normalnie, na Boże. Cisza to. Kurde, jeszcze nie jestem dobrze wprawiony. Takich... by sporo mówić. Możecie też w sumie napisać, o czym mogę rozmawiać. Nawet wydarzenie teraźniejsze. Nie ma problemu, możemy coś tam sobie o czymś pogadać. Czyli jeżeli chodzi o kwestie rolnictwa, czy farminga, czy... Nawet w każdych kwestiach. Jeżeli coś będę miał w temacie do powiedzenia, a wy byście chcieli posłuchać, no to dlaczego miałbym robić to? Dopiero ponad 1/4. Tamten koleś już pewnie dawno posieje. Tamte pole. Zanim ja to zrobię. Może niepotrzebnie się ładowałem w to zlecenie. A pieniądze się przydadzą też. Teraz właśnie też a propos tego, że mówię sam do monitora, że musi. W sumie tacy... Jak są youtuberzy, te zagreimerzy, że w sensie komentują coś i sami do siebie mówią. A w sumie nie zagreimerzy sami, tak? Ale jeżeli są sami, mają przed sobą kamerę, monitor czy cokolwiek, rozmawiają. Kurde, przecież to się może nabawić z schizofrenii. Zastanowię się jeszcze nad kanałem. W takim razie. To, nie wiem. Wiecie co, ja tutaj pokończę wszystkie pola, siać i dokończę to zlecenie, a wy napiszcie w komentarzu, jak wam się taki filmik podoba, stawcie łapkę w górę i suba. Cześć!